Cześć, witam Was w kolejnym nagraniu. Dzisiejsze nagranie będzie już moim ostatnim nagraniem dotyczącym tej redukcji w tym roku. Powiem Wam, że udało mi się osiągnąć mój cel, dlatego postanowiłem skończyć z tą redukcją. Zszedłem do jednocyfrowego poziomu tkanki tłuszczowej, co było moim celem. No i chciałbym teraz to troszeczkę tak właśnie podsumować w skrócie, jak ta redukcja przebiegała, co zrobiłem źle, co mogłem zrobić lepiej. No mam nadzieję, że cały ten cykl redukcyjny był bardzo pomocny, jeżeli ktoś uważnie oglądał i stosował te rady, które Wam przekazywałem, to myślę, że powinniście osiągać podobne rezultaty do moich. Tak więc jeżeli macie jakieś właśnie wyniki dobre związane właśnie z tą redukcją, jeżeli Wam w jakiś sposób pomogłem, proszę podzielcie się pod tym nagraniem, dajcie mi znać. Czy udało mi się Wam jakoś pomóc, czy może, nie wiem, potrzebujecie jakiejś dodatkowej, nie wiem, motywacji, pomocy, wyjaśnienia jakichś spraw. Także pod tym nagraniem macie okazję właśnie zapytać o wszystko. Postaram się Wam jak zwykle udzielić odpowiedzi, pomóc jak najbardziej będę w stanie to zrobić. No a co się tyczy mojej redukcji, no to właśnie przystąpmy do tego właśnie szybkiego podsumowania. Tutaj macie wyniki właśnie, które ostatnio sobie zrobiłem. Tak jak widzicie, udało mi się znowu w ciągu ostatniego miesiąca zredukować tą moją tkankę tłuszczową o kolejny kilogram. I no, prawie kilogram, niecały, to było 900 gram dokładnie. I właśnie z 10% na 9% udało mi się spaść. Co mnie bardzo cieszy, to kolejny wzrost o pół kilograma masy mięśniowej. Prawdopodobnie wynik mógłby być dużo lepszy. Nie ukrywam i przyznaję się od razu, że no, ta redukcja nie przebiegała tak idealnie, jak sobie zakładałem. Powiem Wam, że miałem w tym ostatnim miesiącu dość sporo takich bardzo słabych dni, że tak powiem. Bardzo często zdarzało mi się tak, że podjadałem sobie ciasto. No, muszę się przyznać, nie jestem święty, nie jest to jakoś tak, że nie wiem, jestem na redukcji i żyję na sałacie i nie wiem, piersiach z kurczaka i nic więcej nie jem. No bo to by była męczarnia. Kiedyś, powiem Wam, że jak zaczynałem, kiedy udało mi się schudnąć tam ponad 10 kg w ciągu miesiąca, no to właśnie to tak wyglądało, to było takie bardzo precyzyjne liczenie kalorii, głównie jakieś zielone warzywa, do tego dużo jakiegoś chudego mięsa, żadnych dodatków, niczego. No ale były to drastyczne wyniki, straciłem też dużo masy mięśniowej. Przy tej redukcji chciałem tego właśnie uniknąć, co mi się udało, mam nadzieję, i co widać zresztą, bo przybyło mi dość sporo tkanki mięśniowej, co mnie bardzo dziwi, bo generalnie to się nie powinno właśnie dziać przy redukcji, przy spalaniu tkanki tłuszczowej, no ale mi się jakoś udało. Cieszy mnie to i uważam, że właśnie ta redukcja była bardzo udana pod tym względem. Poza tym starałem się jeść no, w miarę tak jak Wam właśnie mówię, zawsze jak najwięcej zdrowych produktów, liczyć te kalorie, pilnować tych kalorii. Wiadomo, że nie wszystkie dni są idealne, jeżeli trafiają się właśnie takie gorsze dni, że sobie gdzieś tam na ciasto pozwolę, no to wtedy staram się przez resztę dnia te posiłki moje, żeby po prostu były jak najlepsze, żeby nie przejadać się jakoś tam za bardzo nadmiernie. No jeżeli już, nie wiem, raz się poddałem, zjadłem ciastko, no to nie jest tak, że dobra, już zjadłem ciastko i teraz będę cały dzień, nie wiem, jadł jakieś śmiecie, tylko po prostu dobra, pozwoliłem sobie na to ciasto, no to teraz, nie wiem, pójdę sobie jakoś tam więcej, nie wiem, przespaceruję się, czy zrobię sobie jakiś tam ekstra trening na siłowni, czy nie wiem, pojadę gdzieś na rowerze, będę bardziej aktywny. I no, starałem się jakoś po prostu niwelować te negatywne skutki podjadania takich rzeczy. No i no, moim zdaniem właśnie taka dobra redukcja, nie wiem, odchudzanie się, to nie jest jakieś tam, nie wiem, rygorystyczne jedzenie, trzymanie się na nie wiadomo jakichś ścisłych dietach. To jest po prostu normalnie życie i odżywianie się w normalny sposób, nie odmawianie sobie jakichś tam większych przyjemności, oczywiście wszystko z umiarem. No i wtedy właśnie co jakiś dzień pozwalać sobie nawet na jakiś taki większy luz, ale mieć po prostu w głowie cały ten taki ogólny plan, ten cel, do którego się dąży i starać się w jakiś sposób balansować właśnie te takie gorsze dni jakimiś lepszymi dniami, kiedy jesteście bardziej restrykcyjni, kiedy po prostu, nie wiem, decydujecie się na jakąś troszeczkę większą aktywność fizyczną.
No bo to w długim okresie czasu właśnie tak się balansuje i to pomaga właśnie zrzucić ten brzuch, utrzymać tą szczupłą sylwetkę. Tak więc nie musicie się przejmować. Nie wiem, jeżeli chcecie właśnie zgubić brzuch, że będziecie musieli nie wiadomo ile ćwiczyć, nie wiadomo jak słabo się odżywiać. No nic z tych rzeczy. Jak widać na moim przypadku można w miarę normalnie funkcjonować, jeść nadal, nie wiem, swoje ulubione produkty, typu, nie wiem, ciasta, pizzę, kebaby i do tego cieszyć się bardzo dobrymi wynikami. Podsumowując, to właśnie 3 miesiące, generalnie waga moja spadła jakieś 3,5 kg, co może nie wydawać się jakimś tam, nie wiem, spektakularnym wynikiem. No ale przy redukcji nie zawsze właśnie chodzi o to, żeby po prostu waga spadała, bo wiadomo, że jeżeli się, nie wiem, przybiera troszeczkę masy mięśniowej, czy pije więcej wody, no to wiadomo, że ta waga może nie być, nie spadać tak bardzo, jakbyśmy chcieli. To, na co powinniśmy zwracać uwagę, to właśnie jest poziom tkanki tłuszczowej, to jest to, jak się czujemy, to jak ubrania na nas wyglądają, po prostu czy się mieścimy, nie wiem, w mniejsze ubrania, czy ubrania lepiej na nas leżą, no bo to jest chyba to, o co nam dokładnie chodzi. Nie chodzi, nie wiem, przy odchudzaniu się, zrzuceniu brzucha, o to, żeby po prostu ważyć mniej, bo ja powiem Wam szczerze, że no i tak dość mało ważę, biorąc pod uwagę właśnie mój wzrost, bo 75 kg to nie jest jakaś tam, nie wiem, super waga, chciałbym ważyć około 85. No ale właśnie główne to, na co powinniście zwracać uwagę, to na poziom tkanki tłuszczowej i poziom masy mięśniowej, a to w moim przypadku uważam, że bardzo dobrze zostało po prostu zredukowane i podniesione, jeżeli chodzi o masę mięśniową. No, co do samej tkanki tłuszczowej, to udało mi się zgubić około 5 kg. Było to jakieś 6% właśnie całej masy ciała. A jeżeli chodzi o tkankę mięśniową, no to około 2,5 kg tkanki mięśniowej mi przybyło, co jest też bardzo dobrze. Ta moja masa mięśniowa też zwiększyła się o jakieś 5%. Tak więc te proporcje mojej sylwetki uważam, że są bardzo dobre, bo udało mi się równocześnie po prostu pozbyć tych wszystkich nakładów tłuszczu, pokładów tłuszczu i odbudować troszeczkę właśnie tkanki mięśniowej, żeby lepiej uwidocznić no, taką wysportowaną sylwetkę, co myślę, że jest bardzo ważne przy odchudzaniu, bo nie wiem, ale podejrzewam, że po prostu większość osób, które chcą się odchudzić, zależy im na tym, żeby po prostu wyglądać lepiej, żeby czuć się lepiej, żeby, nie wiem, jak przychodzi sezon letni, żeby pójść po prostu, nie wiem, na plażę, móc się rozebrać, nie wstydzić się swojego ciała. No i wtedy właśnie ta kompozycja ciała bardzo pomaga, to, żeby na przykład, nie wiem, sylwetka wyglądała wysportowana, żeby ten, nie wiem, zarys mięśni był dobrze widoczny, bo można oczywiście schudnąć bardzo dużo, ale wyglądać nadal jak osoba jakaś tam, nie wiem, szczupło chuda, szczupło gruba, tak to się nazywa, gdzie po prostu nie widać żadnych mięśni, ktoś jest chudy jak patyk i czasami skóra na nim wisi, bo to chyba nie jest jakiś tam idealny wygląd, do którego dążycie, do którego się dąży. No i to by było chyba tyle, co miałem właśnie do powiedzenia, jeżeli chodzi o to podsumowanie. No jeżeli chodzi o to właśnie błędy, to moje takie założenia, które były na początku tej redukcji, no to już o tym Wam wspominałem w wcześniejszych nagraniach. Chciałem się właśnie dużo lepiej odżywiać, więcej ćwiczyć, robić te tabaty takie w dni nietreningowe, wolne od treningu siłowego. Tego się oczywiście nie udało. Nie byłem jakoś tam przesadnie aktywny fizycznie przez te 3 miesiące, tak jak sobie zakładałem, ale przez jakieś, nie wiem, 80% czasu udało mi się kontrolować to, co jem, jeść właśnie w taki bardzo kontrolowany sposób. No i to przede wszystkim uważam, że było zdecydowanym czynnikiem właśnie sukcesu i tej udanej mojej redukcji. I to by było na tyle dzisiaj w tym nagraniu. Jeżeli macie jakieś uwagi, pytania, to śmiało wrzućcie je pod nagranie. Proszę bardzo, podzielcie się nimi. Postaram się właśnie odpowiedzieć na wszystkie jakieś inne pytania. I widzimy się w kolejnych nagraniach. No, nadal będę kontynuował wrzucać Wam nagrania dotyczące odchudzania, starać się Wam pomagać. Może będzie więcej takich nagrań dotyczących tego, jak powinniście jeść na co dzień, tak jak ja komponuję te posiłki. Może to pomoże Wam właśnie zobaczyć, że to takie zdrowe odżywianie jest proste, nie zajmuje dużo czasu. Te posiłki są naprawdę smaczne i
Może uda mi się przekonać wielu z Was po prostu do zdrowszego odżywiania. No i dzięki temu po prostu Wasze sylwetki będą lepiej wyglądały. Tak więc, jeżeli zależy Wam na pozbyciu się brzucha, czy tam otrzymaniu szczuplejszej sylwetki, no to na pewno te nagrania Wam bardzo pomogą. A na dzisiaj to już tyle. Żegnam się z Wami i do zobaczenia. Hej.